Ja bym chciał zapytać o taką rzecz, ponieważ po szczycie G20 ostatnim media podały, że najbardziej wziętym rozmówcą była głowa państwa chińskiego. Także jakie wnioski można czerpać z takiej informacji, bo moim zdaniem jest to po prostu wyścig do kieszeni bogatego. Jak w tej sytuacji powinna się zachować też Polska i jakie są nasze atuty? Dziękuję. To jest chyba oczywiste. Ja myślę, że wszyscy chcą wiedzieć, albo chcieliby się dowiedzieć, co Chińczycy tam sobie knują. A Chińczycy prowadzą bardzo ekspansywną politykę na świecie. My tak tego na co dzień się u nas o tym nie mówi, ale oni bardzo ożywione w inwestycje i w Azji tam środkowej, jak Pakistan, Afganistan, ale też w Afryce i tak dalej, i tak dalej. No pewnie by wszyscy chcieli wiedzieć, co oni tam sobie planują, a jak oni planują, to już nie na żarty, bo chińskie plany gospodarcze to są takie na 30 lat do przodu. Ja zawsze przypominam przy takich dyskusjach, że kiedy na początku swoich studiów ekonomicznych jeszcze, to był 93-94 rok, rozmawialiśmy sobie w ramach takiego przedmiotu polityka gospodarcza o chińskiej gospodarce, no to nasz profesor takim tonem trochę prześmiewczym mówił, a tam Chińczycy mają plany 30-letnie, prawda, u nas nie wychodziły 6-letnie, oni tam 30 lat do przodu planują. No i co, minęło 30 lat i zrealizowali co chcieli. Oni, to jest państwo, które rzeczywiście, bez względu na to, jaka tam nowa dochodzi władza, to oni to konsekwentnie to realizują. No, nie da się ukryć, że wszyscy są oczywiście tym handlem z Chinami zainteresowani bardzo mocno, jedni mniej, drudzy bardziej. Wszyscy chcą jakiś kawałek tego torta dla siebie odgryźć. Wszyscy by chcieli właśnie, żeby to u nich na przykład te bazy powstawały i tak dalej, i tak dalej. No więc trwa taki wyścig. Wydaje mi się osobiście, że to o to chodzi. No, trwa wyścig do tego tortu i każdy chce sobie tam jak najwięcej dla siebie uszczknąć. I każdy jak najbardziej tam chce jakieś swoje interesy też z Chinami zawrzeć. W końcu to jest w tej chwili największy rynek świata. Każdy by tam chciał sprzedawać, co tylko się da. Każdy by tam chciał budować fabryki. Każdy by tam chciał po prostu zarabiać. Więc przede wszystkim aspekt handlowy jak dla mnie. Ale też cały czas jest w tle niestety, no takie są realia, jest ten konflikt właśnie amerykańsko-chiński. No i to też trzeba, jak będzie jakiś czas się ułożyć, krótko mówiąc, no trzeba się będzie opowiedzieć o której stronie. Jeśli już do tego konfliktu dojdzie, no to każdy, zwłaszcza taki kraj jak nasz też, będzie musiał powiedzieć, po której my jesteśmy stronie. No bo mocarstwa się różnią tym od zwykłych państw, że mocarstwa mogą sobie prowadzić samodzielną politykę zagraniczną, a my, taki kraj jak nasz, musi niestety wchodzić w sojusze. Różne, gospodarcze, polityczne, handlowe, militarne, no ale musimy. No i jak przyjdzie co do czego, no to będziemy się też musieli po której stronie powiedzieć. Więc to, wydaje mi się, jest badanie takie, tego, co się może zdarzyć niedługo, no i każdy próbuje się jakoś tam do tego przygotować. Proszę Państwa, już mówiłem i nawiążę do tego, co mówiłem, że Chiny potrzebują w Europie placu przeładunkowego. I warto przypomnieć, że Warszawa w drugiej połowie XIX wieku była takim placem przeładunkowym, bo tu się kończyły rosyjskie szerokie tory i zaczynały się tory europejskie. I z tego powodu w Warszawie wróżył wielką przyszłość ekonomiczną, nie byle kto, tylko Ferdynand Lesseps, budowniczy kanału Sueskiego, który coś tam musiał wiedzieć o takich rzeczach. No i, a tutaj to jest zwielokrotnione, więc jest o co walczyć. Natomiast no, to prawda, że w pewnej fazie trzeba się tam, zwłaszcza jak jest konflikt jakiś, to trzeba się opowiedzieć po której stronie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby państwo własne wprowadzać do wojny możliwie jak najpóźniej. Najlepiej tak, żeby się nie spóźnić na defiladę zwycięstwa. I co więcej, warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. I tutaj dobrą ilustracją jest generał Franco. Hitler był u generała Franco, żeby go przeciągnąć na swoją stronę. I generał Franco nie mówił, że nie.
Ale Hitler po tej rozmowie zwierzył się jednemu ze swoich współpracowników, że wolałby wyrwać sobie 3 zęby, niż jeszcze raz taką rozmowę odbyć. Dlaczego? Ano dlatego, że generał Franco powiedział, my oczywiście bardzo chętnie, my tu w ogóle o niczym innym nie marzymy, no ale my nie jesteśmy do wojny przygotowani. Gdyby Niemcy dostarczyły nam tyle, a tyle to węgla, tyle, a tyle to tam stali, tyle, a tyle tego, tyle samolotów, tyle czołgów, tyle armii, to my wtedy, ale to były cyfry tak zaporowe, że to w ogóle było niemożliwe. Dlatego Hitler tak dbał o swoje zęby później. Otóż na tym to polega. No, my tak, no my zawsze, my o niczym innym, my się przecież, my cię tu kochamy, no ale sam rozumiesz, że to my nie możemy tak bez majtek tutaj z tobą, bo ty w majtkach, a my bez, to jakby to wyglądało, prawda? My też musimy majtki, no to kup nam majtki, to my wtedy chętnie. No i to na tym to polega, na tym polegają negocjacje. Jak ktoś tego nie rozumie, to no jeszcze powinien trochę się podciągnąć. Proszę bardzo. Czy mogę poprosić panów refleksję na temat stosunku Rosji do jedwabnego szlaku? Jakie ona ma opcje? Czy będzie się tylko przyglądać, jak jej pod nosem budują szlaki do Europy? Myślę, że na pewno się nie będzie przyglądać. Są dwie możliwości. Albo weźmie w tym udział, albo będzie to torpedować. Nie wiem, co Rosja zrobi, bo prezydent Putin mi się nie zwierza. Ale jest możliwe i jedno i drugie. Bardzo możliwe, że weźmie w tym udział po to, żeby w razie czego móc to torpedować. Bo jak się jest na zewnątrz, to niewielkie możliwości działania się ma, a jak się jest w środku, to znacznie większe. Rosja sobie świetnie zdaje z tego sprawę, że może być w tym konflikcie amerykańsko-chińskim no, punktem decydującym, no bo w zależności od tego, po której stronie się opowie, no to radykalnie zwiększa szanse tejże strony na wygraną. No, położenie Rosji i możliwości i zasoby są tutaj wręcz kluczowe w tym wszystkim. I mnie osobiście wygląda na to, że oni właśnie to, co mówi pan redaktor, bardzo elastycznie do tego podchodzą. W zależności od tego, kto da więcej, kto przelicytuje, kto, no to powiedzą, okej, no dobrze, być może z tobą, ale pod takim i takim warunkiem. Jakiś czas temu oglądałem taki fantastyczny film na temat tego, jak Chińczycy, co to dużo mówić, kolonizują południową Syberię. Rosja pod tą presją jest, bardzo ogromną, bo my tego nie widzimy, o tym nie rozmawiamy, ale rzeczywiście, a Chińczycy cały czas powoli wchodzą, prawda, coraz głębiej w to terytorium, zwłaszcza, że Rosjan ubywa i to radykalnie, parę milionów rocznie Rosjan jest mniej, bo u nich katastrofa demograficzna jest jeszcze większa niż u nas, to naprawdę idzie w miliony. Więc Chińczycy tam napierają bardzo, do tego stopnia, że od strony chińskiej do rzeki granicznej Amur, tak, są podciągnięte już linie kolejowe, że to tak idą prostopadnie do rzeki. Oni tylko czekają na zielone światło, żeby most przerzucić i już tam dalej, prawda, ten. Więc no, Rosja ma z jednej strony wielki dylemat, no bo jest pod tą ogromną presją, ma też oczywiście pewne korzyści z tego, że z Chinami współpracuje, no ale z drugiej strony wiele razy udowodniła w historii, że potrafi dokonywać zwrotu w odpowiednim momencie korzystnym dla siebie i przechodzić z jednej strony na drugą. Ja myślę, że nie do końca będą tak grali. W zależności od tego, kto da więcej, no to po tej stronie się opowiedzą. Co do jedwabnego szlaku, no też mogą mieć z tego korzyści. Zresztą nie da się chyba ominąć w ogóle terytorium Rosji, wydaje mi się, prowadząc taką magistralę. Więc wydaje mi się, że wejdą w to. No pytanie, za jaką cenę? Pytanie, za jaką cenę? Co w zamian za to wykorzystają? A to z kolei podbije ich pozycję negocjacyjną ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Powiedzieć, okej, no tam trochę utrudnienie Chińczykom życie, ale no co by w zamian za to, prawda? No i tu się otwiera sytuacja w związku z tym konsekwentnie w Syrii. Zobaczymy, co to niedługo się okaże, bo jeżeli na przykład sytuacja w Syrii zmieni się na korzyść Rosji, chociażby, no to zresztą kolejny sygnał. To było, wydaje mi się, dosyć już zupełnie jasne. Już Ukraina może zapomnieć o Krymie. Już nie pamiętam, z którego to wynikało tam wypowiedzi prezydenta Trumpa, ale to już jest pozamiatane. Znaczy, to jest ewidentny sygnał też w stronę Rosji, prawda? W związku z tym
Tak mówiłem, wydaje mi się, że Amerykanie próbują po dobroci przeciągnąć Rosję i Putina na swoją stronę. Także oni będą kombinować do końca i patrzeć, kto da więcej, kto im zapewni więcej korzyści. Dodałbym do tego, że nie tylko Syberię, otóż Kanadę też. Obecnie w Toronto i w Vancouver, w dwóch tych miastach, jest bardzo wysoka zwyżka cen nieruchomości. Bardzo wysoka, spowodowana działaniem chińskich spekulantów. Mówię spekulantów dlatego, że jest mnóstwo Chińczyków, którzy kupują nieruchomości w celach spekulacyjnych. Często na telefon z Hongkongu albo z Chin. Nie widząc w ogóle tego, czego kupują. Płacą każde pieniądze. W rezultacie ceny nieruchomości, ceny mieszkań są tak wysokie, że młodych Kanadyjczyków nie stać już nie tylko na kupno, ale nawet na wynajem w miastach, tylko się wynoszą poza miasta. Chińczycy kupują nieruchomości po to, żeby je po pół roku sprzedać z przebiciem. I to jest również na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na przykład jest taka miejscowość koło San Jose, Palo Alto. I będąc tam, taką wiadomość uzyskałem, że to jest siedziba Chińskiej Partii Komunistycznej. Mówię, jak to Chińskiej Partii Komunistycznej? A mówią mi, tak to. 2/3 nieruchomości należy tam do Chińczyków. W taki sposób, że oni właśnie tam lokują kapitał również na wypadek, gdyby w Chinach poszło coś nie tak. Również na ten wypadek, gdyby w Chinach poszło coś nie tak. Więc Chińczycy są naprawdę bardzo ekspansywni w tej chwili. Ja naprawdę w Kanadzie byłem zdumiony, że aż do tego stopnia.